Przy bardzo wysokim poziomie narcyzmu trudno uniknąć też tych momentów całkowitego zwątpienia i nienawiści do siebie. Radio naukowe. Każdy z nas ma w sobie coś z narcyza. Są jednak takie przypadki, gdy skupienie na sobie i przekonanie o własnej wspaniałości staje się destrukcyjne dla jednostki i otoczenia. Skąd bierze się narcystyczne zaburzenie osobowości? Czy narcyza da się przekonać do tego, że nie jest idealny i powinien się zmienić? A także dlaczego początkowo narcyzi są tak atrakcyjni? Tu Radio Naukowe Karolina Głowacka. Dzień dobry. Podcast powstaje dzięki cudownej społeczności patronek i patronów. Jeśli chcesz dołączyć, zajrzyj na patronite.pl ukośnik radionaukowe. A tymczasem zaczynamy. Odcinek numer 141. Ladies and gentlemen, this discovery has taken a long time. We have detected gravitational waves. This year's prize is about rewriting the code of life. My body is very limited. My mind is free to explore the universe. We are not making science for science, we are making science for the benefit of humanity. Radio Naukowe. Włącz wiedzę. Dla radia naukowego znalazła czas pani doktor Habilitowana Anna Czarna, profesor Uniwersytetu Jagilońskiego, Instytut Psychologii Stosowanej. Dzień dobry, pani profesor. Dzień dobry. Pani profesor zajmuje się psychologią społeczną i psychologią osobowości, głównie narcyzmem. Temat fascynujący, temat, który jest otoczony różnymi mitami, skojarzeniami. A my tutaj będziemy o nim rozmawiać naukowo o tym, co wiemy, czego nie wiemy, skąd wiemy to, co wiemy. Pani profesor. Czym jest narcystyczne zaburzenie osobowości. Jak w ogóle oceniać, co jest normą, a co zaburzeniem, co jest taką, jak to się mówi, wadą, a co jest już tak, no nie wiem, zaawansowane, że mówimy, że jest zaburzeniem osobowości? A to jest oczywiście trudne pytanie. Mm -hmm. <laughs> narcystyczne zaburzenie osobowości to jest kategoria kliniczna, czyli kiedyś uważano, że to jest właśnie, że to jest kategoria, czyli że to jest jakby coś całkowicie osobnego, odrębnego od normy i że nie ma jakby płynnego przejścia pomiędzy narcyzmem rozumianym jako cecha w normalnej populacji i tą patologią zwaną narcystycznym zaburzeniem osobowości. Tylko, że jest taka ostra granica. Tak, że jest ostra mhm. granica. Po prostu mhm. że to jest jakby to są inni ludzie, nie? Odrębni, zupełnie niepodobni do nas. Mhm. No, obecnie przynajmniej od wprowadzenia podręcznika diagnostycznego w DSM-5, czyli parę lat temu zaledwie, jest teraz taki nacisk na rozumienie dymensjonalne tych zaburzeń osobowości również, czyli na podkreślenie tego, że jest to po prostu silniejsze, większe nasilenie mhm. danej cechy. Czyli I... nie takie schodki, tylko bardziej gradient, spektrum. Tak. O tym mhm. się więcej mówi też chyba w ogóle w, w psychologii. Bo y, każdy z nas ma w sobie takie narcystyczne cechy? Tak, mhm. tak, dokładnie. Narcyzm w ogóle jest cechą osobowości, która ma rozkład normalny w populacji. To znaczy, że większość ludzi ma tego mniej więcej średnio, że tak powiem. Jest część ludzi, która ma, i to jest mała część, która ma bardzo mało narcyzmu, i część, która ma bardzo dużo narcyzmu. No i teraz y, trzeba mieć naprawdę tego bardzo hmm. dużo, żeby mieć zagnozowane hmm. narcystyczne zaburzenie osobowości. No i oczywiście tam są pewne kryteria, jeśli chodzi o podręczniki diagnostyczne, to one wyliczają mm, dziewięć 9 kryteriów, z których 5 trzeba mieć spełnionych, tak było przynajmniej. Pierwotnie przy wprowadzeniu narcystycznego zaburzenia słabości w ogóle do, do tej diagnostyki, do podeszlichów diagnostycznych, to było w 1980 roku. to jest aktualne? Nie. <laughs> w tym sensie, <laughs> że, że od DSM zostało już kilkakrotnie wznowione, mhm. na, m, zrewidowane, tak. Mhm. Mhm. I teraz mamy DSM5. Tamto w 1980 było DSM3. Okay. Ono jest mhm. regularnie. Te podręczniki są zmieniane. No i przy czym DSM jest podręcznikiem amerykańskim. Mm -hmm. Natomiast w Europie bardziej popularny jest ICD. Mm -hmm. No i w ICD, w najnowszej wersji ICD-11 w ogóle nie ma merytorycznego zaburzenia osobowości. Jest ogólna kategoria zaburzeń osobowości. Mm -hmm. No ale teraz pytanie, co jest normą, a co zaburzeniem już? No tak, bo I, to i, jakoś pani jednak bada narcyzm, więc musi pani wiedzieć, co pani Tak, tak, pan czym czy, czy ja jestem, tak jak mówiłam, psychologiem osobowości i, i społecznym, czyli właściwie ja się zajmuję badaniami cechy, tak jak mm. nie wiem, jak ekstrawersji, inni, nie wiem, neurotyzmu i tak dalej, nie? Nie jestem psychologiem klinicznym. No, natomiast oczywiście tutaj też mnie to interesuje, bo z, nie ma tutaj jakiegoś odcięcia między tymi dziedzinami. Generalnie podchodzi się do zaburzeń osobowości w taki sposób, że cecha, która ma bardzo duże nasilenie, jest, też, powiedzmy, patologiczną, dopiero w momencie, kiedy ona jest, stanowi przeszkodę. Znaczy, dla tej osoby. Nie tylko. Mm -hmm. Nie mm -hmm. musi być, tylko właśnie tutaj jest bardzo, to jest właściwie cecha ciekawa zaburzeń osobowości, ponieważ zaburzenia, zaburzenia osobowości są tymi zaburzeniami psychologicznymi czy psychicznymi, które są egosyntoniczne, tak to się mówi, czyli tymi, co do których Hmm. Osoba, która je ma, niekoniecznie cierpi i czy uważa, że problem jest w niej. Mhm. Raczej spostrzega te swoje. we właśnie w narcyzmie e... będzie na odwrót we wszystkich was jest problem, tak, a ja jestem w dokładnie. Porządku. Mhm, dokładnie. To również jest zaburzenie osobowości, czyli można powiedzieć. Bez względu na to czy ktoś sam przychodzi do terapeuty czy do psychiatry, czy też go przyprowadza, nie wiem, rodzina czy partner, albo inni jeszcze, no, jeśli nie da wiem, radę. albo powiedzmy prokuratura, po, po bo też tak bywa. No to w każdym z tych przypadków można powiedzieć o tym, że jest dezadaptacyjne, prawda? Ta cecha, że zachowania tej osoby nie służą tej osobie mm. i innym, I społeczeństwo. Okej. Okay. Tak. Czyli na tym ta patologia by polegała. No to jak to jest być narcyzem? Jakie emocje dominują? Nie wiem, złość na innych, zazdrość? Co to jest? Tak, zdecydowanie zazdrość jest tutaj czymś, co często występuje u osób narcystycznych. Generalnie ludzie, osoby z wysokim poziomem narcyzmu są skoncentrowane na rywalizacji, prawda, na zdobywaniu wyższego statusu. To co jest nazywane zawiścią, zazdrością czy schadenfreude? Zdecydowanie jest często. freud z... czyli... czyli zadowolenie z czyjegoś niepowodzenia czy cierpienia. O, to są też takie emocje typowe dla osób z wysokim poziomem narcyzmu. Ale generalnie nie będę też ukrywać, że jeżeli chodzi o taki narcyzm nie patologiczny, o powiedzmy, na patologicznym nasileniu, tylko powiedzmy nawet wysokim, ale nie kwalifikującym się jako narcyzm zaburzenia osobowości, często idzie w parze z bardzo wysokim pozytywnym nastrojem. Z dużym poziomem energii i stąd się też bierze ta charyzma mhm. osób narcystycznych. Znalazłam w jednej z prac, których pani jest współautorką, cytat z Donalda Trumpa. Jestem mądrzejszy od nich. Wiem, że mam dużo większe IQ. Wybaczcie, drodzy, przegrywy i hejterzy, ale moje IQ jest jednym z największych i wy wszyscy o tym wiecie. I to taki chyba Donald Trump. Ja wiem, że wam nie wolno diagnozować na odległość, ale Donald Trump jest chyba tak modelowym przykładem, że bardziej się nie da. Tak, tak, ja też tak myślę. Można spokojnie mówić o narcyzmie Donalda Trumpa. Bez <grymne> <grymne> problemu. Tak, tak. No i oczywiście, jeżeli chodzi o narcyzm, to on też jest um, związany z niestabilnością samooceny. Czyli no, dzisiaj tak Donald Trump mówi, mhm. ale co nie znaczy, oczy oczywiście on mhm. może akurat nie publikuje tego na Twitterze, czy tam gdziekolwiek w swoich mediach, tych momentów, w których siebie nienawidzi i uważa się sam siebie za przegrywa. Czyli może się obudzić rano i pomyśleć, chyba nie jestem taki fajny, jednak. <laughs> Tak, tak. Generalnie... Ale o ile wiem, ta potrzeba jednak u Narcyzów tego, żeby czuć się lepszym, będzie tak duża, że w momencie, kiedy pojawi się ta wątpliwość, czy ja na pewno jestem taki super, taka super, no to możemy zachowywać poszukać tego na zewnątrz, tego potwierdzenia, że jednak jesteśmy świetni, tak? się to dzieje też? Tak, tak. Oczywiście szukanie tego potwierdzenia, czy, czy powiedzmy, jak to się nazywa w psychologii, autowaloryzacja, tak zwane wysiłki autowaloryzujące, czyli mające na celu podniesienie z własnej samoceny, upewnienie się co do swojej wartości w oczach innych i przez cudzy podziw, mhm. no to jest też absolutnie podstawowa i charakterystyczna rzecz dla osób narcystycznych. Natomiast przy bardzo wysokim poziomie narcyzmu Trudno uniknąć też tych momentów całkowitego zwątpienia i nienawiści do siebie. Nie? I to mhm. wtedy mówi się o tak zwanym narcyzmie nadwrażliwym, czy no, kiedyś uważano to w, w psychologii za dwie jakby osobne cechy: cecha narcyzmu wielkościowego i nadwrażliwego. Wielkościowy to ten, w którym ludzie, prawda, wydają się nie mieć wątpliwości do tego. taki trampowski, tak, taki, mhm. taki kierowany na autopromocję, taki właśnie charyzmatyczny, wysoko energetyczny, pozytywny i, prawda, arogancki. Natomiast no mm -hmm. jeżeli chodzi o nadwrażliwy, to taki, w którym jest niska samoocena. Również fantazje i pragnienia są takie same jak w wielkościowym, czyli właśnie fantazje o wielkim sukcesie, mm -hmm. o podziwie innych ludzi i tak dalej, w wysokim statusie. Natomiast to jest taki trochę narcyzm człowieka siedzącego w szafie albo w piwnicy i fantazjującego i nie robiącego niewiele w tym kierunku, bo nie ma odwagi. Albo znęcającego się nad słabszym? Znęcając się nad słabszym i pewnie jest też, może współwystępować z narcyzmem na pewno. Mm -hmm. Żeby się poczuć lepiej. Ale czy taki narcyz, taki z szafy, to on cierpi? Tak, jeśli chodzi o tego narcyza nadrożliwego, mm -hmm. to, to tak. To jest narcyz, który wiąże się z depresją, lękami, z właśnie niską samoceną, z nienawiścią do ludzi takiej z wysokim poziomem zawiści. No, natomiast to, co chciałam powiedzieć już od, od tego, minut, i coś mi nie wychodzi, to to, że klinicyści uważają, że w przypadku takiego patologicznego nawdężenia narcyzmu, te dwa stany jak gdyby występują, naprzemiennie są, jakby fluktuują, że tak powiem. Czyli raz się jest na haju totalnym, jest na pozytywnie, jest super, jestem zwycięzcą, a innego dnia czuję się kompletnie przegrany i tak dalej. Czyli ten narcyz z szafy czasami wychodzi, czasami wraca, tak jakby bardziej. W przypadku takiego patologicznego dotęczenia narcyzmu. Tak. A czy narcyzi uważają się za inteligentniejszych? To już wiemy w przypadku Donalda Trumpa, przynajmniej tak deklaruje. I czy ewentualnie tacy są? Czy jest jakakolwiek korelacja z zaburzeniem osobowości narcystycznym a inteligencją właśnie? Co do narcystycznego zaburzenia osobowości, to nie wiem, ale głęboko wątpię. Natomiast mogę powiedzieć na temat narcyzmu jako cechy ogólnie i związków i narcyzmu z inteligencją. Nie, nie ma takich związków, mm -hmm. krótko mówiąc. Mm -hmm. Jeżeli chodzi o obiektywnie mierzoną inteligencję, no to owszem, oni się, oni się może uważają za intelig inteligentniejszych od innych, natomiast nie są inteligentniejszy od innych. Co więcej, kiedy w tych badaniach właśnie z profesorem Zańkowskim dotyczących inteligencji i subiektywnie, obiektywnie ocenianej, Odkryliśmy, że to, na ile ktoś uważa się za inteligentnego człowieka, w większym stopniu właściwie mówi o jego poziomie narcyzmu niż o jego poziomie inteligencji. Czyli w sumie pytanie o to kogoś jest kompletnie no, mhm. bezproduktywne, nie ma za bardzo sensu, chyba że chcemy wiedzieć, na ile siebie sam ceni. Mhm. Po prostu, a nie dowiemy się w ten sposób, na ile ta osoba jest inteligentna. A czym narcyzm różni się od psychopatii? To są cechy, które są skorelowane ze sobą, czyli współwystępują. Ale zawsze? Są... Czy mogą? Nie, nie, nie. Mhm. To, to są dosyć niskie korelacje. To nie jest tak, że one muszą ze sobą iść w parze. Są to też trochę inne cechy, w, w tym sensie, że mimo, że należą do tak zwanej ciemnej cech, czyli właśnie tych trzech, cech narcyzm, psychopatia i makiawelizm, no to psychopacie nie są, czy psychopatia nie jest w takim stopniu związana z koncentracją na swoim statusie, dążeniem, takim obsesyjnym dążeniem do zwiększenia swojego statusu, pozycji i nabrania ważności itd. Psychopatia jest bardziej związana z impulsywnością, z brakiem hamulców, brakiem brania br br pod uwagę, powiedzmy, konsekwencji swoich czynów, czyli takim brakiem planowania. Z takim trochę życiem właśnie impulsywnym, pod wpływem swoich własnych zachcianek. I też te zachcianki często w psychopatii bywają niekoniecznie społecznie akceptowalne. Mhm. Ale to jest to samo pytanie, czy narcyzi, psychopaci, kiedy dążą do spełnienia swoich zachcianek, no my też do tego, my też, ha, to właśnie ciekawe, czy należy używać my, teraz do tego wrócę. Osoby powiedzmy bez takich zaburzeń też dążą do spełnienia swoich potrzeb, no ale kiedy mówimy właśnie o sytuacji patologicznej i na przykład spełnienie tych potrzeb dla narcyzów czy psychopatów powoduje, że inni cierpią, to czy te osoby z tymi zaburzeniami są świadome, że kogoś krzywdzą? No to jest pytanie o empatię i o, o, powiedzmy, taki poznawczy aspekt empatii. Z tego, co wiem i z tego, co różne metaanalizy wskazują, nie ma deficytu w tym zakresie, jeżeli chodzi o narcyzów. Osoby z wysokim poziomem narcyzmu, mogą wiedzieć, że krzywdzą innych, czy zadają im ból. Po mhm. prostu nie... Czyli empatia działa. Działa, mhm. znaczy działa empatia taka poznawcza, w sensie, mhm. że nie brakuje... Że... Tak, mhm. nie mają tutaj problemów z tym, jeżeli się ich prosi o przyjęcie z tej perspektywy. Natomiast oni sami z siebie niechętnie przyjmują tę perspektywę nie przychodzi im to naturalnie. Mhm. To nie jest tak, że właśnie robiąc coś, podejmując jakieś działania, rozpatrują w jaki sposób te działania będą oddziaływać na innych. Także no, to nie jest jakby wrodzony deficyt jakiś taki rozwojowy. To u psychopatów jest a u psychopatów to jest trudne pytanie, tak naprawdę. No tak się Myślę? popularnie mówi, tak. że psychopaci po prostu nie mają dostępu do emocji innych i że w tym sensie można powiedzieć, że są okrutni co do faktów, ale nie w swoich zamiarach. Ciekawe mhm, mhm. Ciekawie powiedziane. No powiem szczerze, jeżeli chodzi o psychopatów, to są nawet badania dotyczące aktywacji tych części mózgu odpowiadających za środek, znaczy za, środek, hmm. za przyjemność, prawda, czyli ośrodka przyjemności. I tego, w jaki sposób on reaguje na cudze cierpienie, także. Czyli ten szatol jest... Freuda się. Tak, pojawia. tak, 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 mm -hmm. tak. Naprawdę. A nawet więcej, nie? To jest bardziej takie bezpośrednie, bezpośrednie to No Kiedy tak o tym rozmawiamy, to przedstawia się obraz ludzi no, bardzo nieprzyjemnych, i pani jest naukowczynią, więc może trudniej pani jest zadawać takie pytania, bo one są nie do końca naukowe, ale ja mogę. Czy to są złe osoby, moralnie? <noise> To jest bardzo trudne pytanie. Czy to się trochę wymyka takim Ja myślę, że, ja myślę że to są kategorie takie właśnie no, trochę nieprzystające przystające do, do, mm -hmm. do tego dyskursu, jakby nie. Bo można powiedzieć, że to są osoby dla wielu innych nieprzyjemne o, na przykład. Natomiast złe, nie wiem, moim zdaniem to, co kto, że tak powiem, robi decyduje o tym, czy jest dobrym człowiekiem, czy nie samo z siebie bycie. Mm -hmm. Mam nadzieję, że to nie jest tak, że można się. Pródzidłem. Tak, ale no to jest myślę temat rzeka. O tym też skąd się to bierze to za chwilę, bo specjalnie tak dociskam teraz w stronę takiej negatywnej bardzo oceny, bo myślę, że dla części naszych słuchaczy to gdzieś tam teraz w głowie kołacze, ale wróćmy teraz i poszukajmy tej perspektywy osoby z takim właśnie zaburzeniem. Mówiłyśmy już o tym, że przynajmniej część z nich może cierpieć, bo te właśnie. Rozbuchane potrzeby nie są zaspokajane, co może prowadzić do depresji na przykład. To jest jedna rzecz. Druga, czy one sobie zdają z tego sprawę? Pani mówiła, że nie zawsze tak musi być. Zapytam tak, czy osoba o zaburzeniu narcystycznym, która teraz nas słucha gdzieś od kwadransa, słyszy te wszystkie rzeczy, czy ona może sobie rozpoznać siebie w tym, co opowiadamy, dostrzec, że jest taką osobą z narcyzmem, czy może ten narcyzm jest tak rozbudowany, że nie dostrzegnę w sobie jakiejś rysy powiedzmy właśnie, i będę to odpychać od siebie, nawet jeśli wszystko pasuje do tego, co nie wiem, mówią mi bliscy. Trudne? Nie, nie. Akurat na ten temat są badania, kanadyjskie badania Archi Carson, mówiące o tym, w jakim stopniu zdajemy sobie sprawę z własnych cech i powiedzmy, na ile nasze postrzeganie swojej osobowości jest zgodne z tym, jak otoczenie nas postrzega. No i w przypadku narcyzmu akurat jest tak, że ludzie wysoko narcystyczni najczęściej sobie zdają sprawę z tego, że są narcystyczni, co niekoniecznie oznacza, że uważają to za wadę. O. Czyli być może nie postrzegają tego, tych swoich cech, swoich zachowań tak negatywnie jak inni. Mm. Co więcej, jest nawet taki najkrótszy na świecie w sumie test narcyzmu. To jest, to jest Single Item Narcissism Scale, czyli skala jednopozycyjna. I ta jedna pozycja, czyli jedno pytanie zadawane osobom badanym brzmi, czy zgadzasz się ze stwierdzeniem, jestem narcyzym, czy tam jestem osobą narcystyczną. No to prościej się nie da. No to już prościej się nie da, nie? To prawda. Chociaż ta miana nie cieszy się jakąś wielką popularnością, ale funkcjonuje. To bardzo ciekawe. Jeśli ktoś z Państwa, którzy nas teraz słuchają z podcastu, gdzieś tam uważają, że są takimi osobami, ciekawa jestem ile osób się zgłosi. Pani profesor, a może ja jestem narcyzką? Rozpoznałaby to Pani w takiej krótkiej rozmowie? Nie podejmowałabym się takiej taki diagnozy, natomiast... Są też wyniki badań mówiące o tym, jak osoby narcystyczne wyglądają brutalnie rzecz biorąc. Okej. Okay. Naprawdę. No, oprócz takich kompletnie szalonych badań, które zajmują się, powiedzmy, wyglądem twarzy, które te badania powiedziałem, otwórzmy na półkę. I... No to brzmi dość tak, mrocznie. Tak, tak, tak. Mhm. tak. Na przykład badania Holtzmana, który sobie stworzył przegląd, uśrednione twarze osób z różnych określonymi cechami osobowości. No, ja mam wątpliwości co do tych wyników. To są też takie mniej kontrowersyjne dane mówiące o tym, na ile ludzie po prostu dbają o siebie, swój wygląd i lubią się ozdabiać. Lubią nosić biżuterię, lubią nosić głębokie dekolty, jeśli chodzi o kobiety, lubią nosić makijaż. Osobne badania to chyba najbardziej komiczne publikacja świata, która mówi o tym w jakim stopniu ludzie dbają o brwi i, i jak może właśnie to po, po Instagramie teraz naładować no, totalnie, To jest taka faza teraz. <grym> ale też na przykład tatuaże. No też wydaje mi się, że jeśli chodzi o tatuaże, to, to stało się tak popularne, że niedługo ludzie bez tatuaży będą mniejszością. Mm -hmm. No, ale te istniejące dane mówią o tym, że osoby z wysokim poziomem narcyzmu bardzo dbają o swój wygląd, starają się wyróżniać się, prawda, mhm. wyglądem. A jak się zachowa osoba narcystyczna w momencie, kiedy otoczenie na przykład nie bije pokłonów, nie stawia na piedestale? To będzie walczyć, czy się wycofa? Myślę, że będzie walczyć. Jeśli chodzi o narcyzm wielkościowy, to na 100% jest to. Tego typu frustracja może być wręcz odebrana jako jakieś zagrożenie dla ja i na pewno może wywołać agresję. Stąd mamy też model zagrożonego oktyzmu, Bushmana i Baumeistera, który mówi o tym, Właśnie, że agresja niekoniecznie jest skutkiem posiadania za niskiej samooceny, tylko paradoksalnie może być skutkiem wysokiej, lecz niestabilnej samooceny. Samooceny, którą można łatwo podważyć, tak powiem, której można zagrozić. I w tej sytuacji osoba z taką samooceną może przejść do agresji w celu obrony tej swojej mhm. samooceny swojego wizerunku. Ja tak powiedziałam przed chwilą, takie coś, czy się można urodzić złem, bo takie skojarzenie się pojawiło, ale zaraz się z tego wycofałam, właśnie nie bez przyczyny, bo chciałam zapytać, co my wiemy o przyczynach narcystycznego zaburzenia osobowości? Ile jest tego, klasyczne pytanie, genea środowisko, ile jest w nas wbudowane takiej skłonności, a na ile na przykład wychowanie ma znaczenie? Nie wiem, rodzice, którzy ignorują dziecko, obniżając jego samoocenę, więc musi ją sobie nadbudować, a może też rodzice, którzy stawiają właśnie ciągle na piedestale dziecko i ono się przyzwyczaja do tej e, glory? Jakie tutaj mamy teorie, badania? Jeżeli chodzi o to bycie złym i tą kategorię zła, to tak właśnie mi też zapadła trochę teraz w serce i. Przypomniałam sobie, że jest książka Simona Barona-Cohena, który zresztą jest krewnym tego Saszy Barona-Cohena, tego aktora. Nie wiedziałam. Tak, tak. On mhm. jest profesorem psychologii i zresztą szczególnie zajmującym się empatią. Mhm. Stworzył swoją własną jakby koncepcję tego zjawiska. I on napisał książkę na temat źródeł zła. I cała ta książka dotyczy braku empatii. Czyli no, w pewnym sensie brak empatii czy okrucieństwo wynikające z braku empatii jest faktycznie Często um, utożsamiane ze złem, nie? Mhm. Natomiast chciałam też powiedzieć, że jeżeli chodzi o cechę psychopatii, to nie jest tak, że ktoś z kto wysokim poziomem psychopatii skazany zostanie, nie wiem, kryminalistą, recydywistą, jakimś przestępcą. Są też takie um, teorie, że tak naprawdę te same cechy mogą mieć zupełnie inny przejaw, w zależności od środowiska, między innymi od środowiska wychowawczego. Co więcej, to, co jest kluczową... Częścią psychopatii, czyli na przykład brak strachu, jest z jednej strony może nas prowadzić do mordowania ludzi w ciemnej alejce, dla nie wiem, ekscytacji i tak mm -hmm. dalej, a z drugiej strony może nas prowadzić do bycia strażakiem, żołnierzem, zdobywania potem... Bohaterem prawda? wojennym. Tak, bohaterem wojennym, mm -hmm. dokładnie. Albo z kolei, tak jak twierdzi Her, też jeden z teoretyków psychopatii, pójście. Właśnie w, w, w rywalizację, nie wiem, w korporację, w bycie CEO, prawda, na wysokie zamówienie, wysokich stanowisk, gdzie jest duża presja społeczna, gdzie jest duże ciśnienie, trzeba podejmować szybko decyzje, jest duża rywalizacja i tam również osoby z cechami psychopatycznymi mogą się spełniać, prawda, mogą znaleźć to, czego im potrzeba, czyli tego zaspokoić swoje potrzeby, mm -hmm. poszukiwania doznań. Czyli narcyzi mogą stać się wielkimi ludźmi, robiąc dobre rzeczy dla innych, jeśli tam akurat znajdą też zaspokojenie swoich potrzeb. Pewnie tak, chociaż mhm. akurat to, o czym mówiłam, dotyczy psychopatii. <głynie> psychopatii głównie, mhm. tak. Tak, właściwie to jest taka teoria, gdzie poszukiwanie tych kluczowych, determinujących ścieżkę życiową czynników nadal trwa, tych mhm. wychowawczych. Jakby. Mhm. Natomiast wracając do tematu, o, skąd się bierze narcyzm? Tutaj jest oczywiście najbardziej niesatysfakcjonująca odpowiedź, czyli z kilku różnych źródeł. Z jednej strony jest yy, Dosyć istotny czynnik genetyczny, który no, jest nietrywialny, że tak powiem, silniejszy niż w przypadku innych cech osobowości. Z drugiej strony już od czasów psychoanalitycznych i Freuda i tak dalej i później teoretyków psychodynamicznych, jak był Kernberg, były takie teorie dotyczące właśnie oddziaływań wychowawczych i rodzicielstwa. W jaki sposób człowiek rozwija te cechy narcystyczne. Z jednej strony Kohut na przykład twierdził, że to jest właśnie takie bardziej zimne wychowanie, brak tak zwanego odzwierciedlania uczuć dziecka i tak dalej, to prowadzi do rozwoju narcyzmu. Czyli tutaj nieodwzajemnienia byś... nie przytulania na przykład? Na no, przykład, mm -hmm. tak. Mm -hmm. Natomiast to... i można powiedzieć, że to jest pewien punkt widzenia, który w pewnych badaniach też uzyskuje potwierdzenie, typu zimny chów, wysoka dyscyplina, surowość i tak dalej, może prowadzić do rozwoju narcyzmu. Z drugiej strony, znacznie bardziej popularny obecnie poglądem, dzięki badaniom adiego Burmanmana, takiego holenderskiego badacza, który zastosował metodę eksperymentalną w takich, w takich trudnych tematach. W sensie, że trudno jest przeprowadzić eksperyment w takim. To taki no takie no taki temat. wiemy tak. jak to zrobić. No, a on y, robił badania nad dziećmi, które uzyskiwały od rodziców w innych grupach pochwały. I to takie pochwały w superlatywach. Jesteś absolutnie najlepszy, najlepiej sobie poradziłeś lepiej niż inne dzieci, lepiej niż Krysia i Basia w klasie, i tak dalej wreszcie dzieci, które. Te pochwały uzyskiwały, powiedzmy, dostawały oprobatę, natomiast nie częstowały je tak obficie tymi... nie bez porównań. E, tak, mhm. bez porównań. Te dzieci badały przez jakiś określony czas, mhm. żeby zobaczyć, czy pewne cechy się rozwijają, są, są bardziej nasilone u tej grupy, która uzyskuje te nadmierne pochwały. No i tak, tak właśnie mu wyszło, że tak zwany overvaluation, czyli przecenianie, stawianie dziecka na piedestale i w szczególności pochwały takie porównawcze, typu właśnie, nieważne, że jesteś dobry, taki, albo że nie wiem, jesteś lepszy niż sam byłeś kiedyś, albo włożyłeś to dużo wysiłku i idziesz w dobrym kierunku, tylko ważne jest to, że jesteś najlepszy w klasie, nie wiem, masz lepszą średnią, Ten lepszy syna niż... z tak, dokładnie. Co mhm. tego typu podejście wychowawcze sprawia, że dziecko zaczyna wierzyć w to, że na tym opiera się jego, jego wartość, tak? Tak. A nie mogę się przestać zastanawiać, kto mu dał pozwolenia etyczne, bo to jest takie trochę wątpliwe, moim zdaniem. To jest coś ciekawa, na pewno i no nie wiem, ktoś mu dał. Wydaje mi się, że jego badania odpowiedziały na bardzo ważne pytania i pod tym względem, no jeżeli nie uczynił tam jakieś spustoszenia w psychiatrii no dzieci, to jest to pytanie. Ale to, to, to jest bardzo ważna wiedza i jego publikacje mają takie ciekawe ma tytuły typu właśnie. Moje dziecko jest darem Boga dla świata, itd. i tak dalej, że to jest to podejście, które jest niezdrowe i prowadzi do rozwoju narcyzmu. Narcyzi jako osoby nam bliskie. W internecie jest, można mnóstwo znanych artykułów dotyczących narcyzmu, jak to w internecie, różnej jakości. Łączy te publikacje takie hasło, że to są osoby toksyczne bardzo modne określenie i że należy ich unikać. No a jeśli narcyz jest naszym rodzicem, na przykład to co? Jakie są to relacje? Jakie to mogą być relacje? To jest też bardzo trudne pytanie, przede wszystkim dlatego, że ile trochę badań jest na temat związków romantycznych i, i roli narcyzmu w takich związkach, to jeżeli chodzi o rodzicielstwo, w sensie narcyzm jako rodzic, nie, to na ten temat jest bardzo mało, prawie nie istnieją takie badania. Ja, ja że znam jedno, które jest niepublikowane, jakieś szwajcarskie badanie. Oczywiście jest na temat dużo w popularnej literaturze. Nie? Jak mm. weźmiemy, nie wiem... Powieść, czy nie powieść właściwie, to jest memuar córki Joan Crawford po Mummy Mami Dearest, czyli tam kochana mamusia. No to to jest jakby podręcznik do tego, jak żyje się z mamą, która ma bardzo wysoki poziom narcyzmu i traktuje swoje dziecko jako, nie wiem, trofeum i jako coś, co ma przynieść chwałę dodatkową. Mhm. Czy nie wiem, broszka, nie? Dekoracja i tak dalej. Także nie, ja uważam, że ta tematyka jest bardzo ciekawa i wymaga badań. Mm -hmm. A czemu się tak trudno to bada? Mało kto przychodzi do naukowca z stwierdzeniem: że Mój rodzic jest narcyzem? Przebadajcie go. Nie, ja myślę, że to nawet może się nie trudno bada, tylko być może są inne tematy, które zabrały ludziom mm, uwagę. Tak, tak, tak. No to powiedzmy o tych badaniach dotyczących relacji romantycznych. Czy mamy o to do czynienia? Czy w ogóle. Mm, w relacji romantycznej osoba z narcystycznym zaburzeniem osobowości, że tak powiem, zakochuje się, kocha bezinteresownie. Czy może właśnie tak dobiera parę, żeby spełniała precyzyjnie jej funkcję? Albo dodawała splendoru, albo na przykład była słabsza, żeby można było na jej tle świecić. To, to dokładnie jest tak, jak pani powiedziała. <tosujna> 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 dobra jest. Tak, jest pani bardzo dobra. Właśnie, właśnie tak chyba to wygląda. Osoby hmm. z wysokim poziomem narcyzmu, tak szukają takich partnerów, którzy mieliby spełniać jakieś określone funkcje, przydawać właśnie chwały i tak dalej. Ale oczywiście, to chciałam też nie demonizować, bo hmm. prawda jest taka, że no są też ludzie, którzy sobie znakomicie radzą i sobie prawda, układają szczęśliwe życie z drugą o narcystyczną osobą. Co nie jest tak, że to jest cecha, która skazuje ludzi na porażkę. Owszem, jeśli chodzi o badania, to one pokazują, że Wysoki poziom narcyzmu u jednego partnera faktycznie zwiększa prawdopodobieństwo rozwodu, nie? Mm -hmm. Nasila, jest nasilenie konfliktów, jest, nie wiem, brak takiej bliskości emocjonalnej i faktycznie to często prowadzi do zakończenia związku. Natomiast są też tacy ludzie, którzy sobie z tym razem, nie? Mm. <laughs> tak, że... A to prawda, że w pierwszych fazach związku narcyzi są często szalenie atrakcyjni? Tak, pokazują pytania. I nie tylko w, w związkach romantycznych, ale też, nie wiem, w kontekście na przykład pracy. To pani też badała, prawda? W, właśnie w społecznych okolicznościach. Tak, tak. Ale to, to nie tylko ja. Jest mm -hmm. dosyć dużo badań, które właśnie to pokazują, że pierwsze wrażenia to jest w ogóle specjalność osób narcystycznych i wstępne, początkowe etapy znajomości z reguły super wpadają. Jest taki model narcyzmu Kifa Campbella, który zresztą ma cały szereg tych różnych teorii, i to jest jeden z, i też y, ta jedna teoria, której, w której bym zapożyczył pojęcia z fizyki cząstek elementarnych. I on tam, ta teoria dotyczy właśnie tego, jak, w jaki sposób osoby narcystyczne funkcjonują w organizacjach. I w firmach. Przyrównuje to do takiej siły jakieś, która wchodzi w układ i rozbija całą stabilność tego układu i transformuje, która i potem ten układ, prawda, osiada w zupełnie innej konfiguracji, a ta siła z kolei no, najczęściej opuszcza ten układ, prawda, albo sama z siebie, albo zostaje wrzucona. Właśnie, bo też w tych badaniach, no ja czytałam Pani badania, to z tego wynikało, że tak sobie to określiłam, że narcyzm ma społecznie krótkie nogi, czyli właśnie jesteśmy nową gwiazdą na chwilę, ale potem zaczynają zyskiwać społeczne uznanie te osoby trochę cichsze, ale bardziej empatyczne, te, na które można liczyć. Tak to jest? Tak to jest, chociaż oczywiście y, można powiedzieć, nie jest tak różowe jak w bajkach, mm. żeby to, to był bardzo wyrazisty y, efekt. Nie, to jest faktycznie z czasem i bliskością relacji pojawiają się problemy i ludzie y, jakby przecierają oczy i widzą lepiej wady drogiej osoby, która jest narcystyczna. Natomiast no, też rzadko tego dochodzi do takiej sytuacji, żeby ktoś był ostracyzmowany, zupełnie wykluczony, żeby całkowicie odrzucony. Nie? Mm -hmm. Zresztą osoby na artystę są bardzo wrzutkie. Prawda? Często zmieniają środowiska. Czyli jeśli w jednym środowisku to popularność opada, no to jest to czas, żeby się przenieść do następnego towarzystwa, gdzie można ZUS się mm -hmm. A czy media społecznościowe to jest środowisko, które narcyzów nam odsłania, czy może generuje? No bo przecież właśnie te media społecznościowe łechcą cechy narcystyczne, o której pani powiedziała, mamy my wszyscy. No i ci z nas, którzy kiedykolwiek raz w życiu chociażby wrzucili zdjęcie w media społecznościowe, to znają to lekkie drżenie serca, ile będzie tych lajeczków, czy serduszek. No takie mamy mózgi po prostu. To prawda? Z tego co wiem, to na dzień dzisiejszy mamy więcej dowodów na to, że media społecznościowe nęcą i gromadzą osoby z wysokim poziomem narcyzmu. Więcej jest na, do dowodów na ten kierunek zależności niż drugi, czyli że ja jako człowiek, powiedzmy, skromny, wchodząc w media społecznościowe, stanę się bardziej narcystyczna, prawda? Zacznę wrzucać te selfie. I... Wydekoltowane. Tak, tak. No, malowane. Mhm. Tak, raczej w tym kierunku to niekoniecznie działa. Przynajmniej te oddziaływania są znacznie słabsze. No to jest to jakaś dobra informacja. Czy znaczy nad tym narcyzmem da się pracować, nie? Na psychoterapii na przykład, Myślę, że się da, natomiast na dzień dzisiejszy nie ma żadnego takiego standardu, że tak powiem, leczenia. To jest leczenie. skoro to nie choroba, jeżeli jest to już choroba, czyli jeżeli mówimy o narcystycznym zaburzeniu osobowości, to jest trudna sprawa trochę jak z zaburzeniem osobowości typu borderline. Nie ma jakby jednego ujednoliconego przepisu na to, jak komuś pomóc. A ja oczywiście wierzę, że da się zmienić, jeśli człowiek tego chce. Zdecydowanie częściej w przypadku osób narcystycznych jest tak, że to nie on chce, tylko czy ona chce, tylko otoczenie społeczne. Chce no tak, żeby się ta ta to jest zmieniła. właśnie takie, no jeśli ktoś tego nie widzi, bo tak ma skonstruowaną osobowość, psychikę, umysł, jakkolwiek to nazwiemy, no to jak ma się chcieć zmienić, jak ma się zmusić do tego, żeby pracować, skoro nie widzi tego celu? No to tak jakbyśmy Daltonistę chcieli zmusić do tego, no zobacz ten czerwony, no my widzimy, no to ty zobacz, weź usiądź i się, się naucz. Tak mi się to jakoś skojarzyło. Że to może być taka blokada, że to po prostu nie zadziała, bo jeśli inaczej wszystko rozumiemy, to taki psychoterapeuta, nawet który będzie, no nie może nam powiedzieć wprost, że my coś źle robimy, ale będzie tymi pytaniami tak nas zaganiał w kozi rób, że w końcu się okaże, że może faktycznie coś jest z nami nie tak, no to on zostanie naszym wrogiem przecież dla takiego narcyza. Kiwa tak, pani głowa. Tak, coś w nie że... jest, jest, myślę, że z pacjenci z wyraźnym narcystycznym rysem no nie są ulubionymi pacjentami i najłatwiejszymi pacjentami dla psychoterapeutów. I też nie są to ludzie najczęściej, którzy się y, sami garną do terapii, o tak powiem. Znaczy ja jestem psychologiem y, y, społecznym i mhm. osobowości, czyli właściwie nie zajmuję się terapią. Natomiast dostaję też sporo maili, tak naprawdę. Mhm. I najczęściej to są maile od osób, które mają o kogoś narcystycznego w swoim otoczeniu. Często to jest były mąż na przykład, z którym y, y, mamy właśnie batalię o opiekę nad dziećmi. I często jestem proszona o jakieś opinie, prawda, które by mogły pomóc w sądzie mie mieć duże znaczenie itd. Tak Lejt, ja mm -hmm. że... że to jest narcyzm. Tak, na ja chciałam tak. powiedzieć, że ja to absolutnie zawsze że odmawiam, jeśli chodzi o takie prośby, bo no nie zajmuję się tym. Mm -hmm. Natomiast wyraźnie widzę, że znacznie częściej Inni skarżą się na kogoś narcystycznego, mm. również w pracy na przykład. A nigdy nikt do pani nie napisał, chyba jestem narcyzem, chciałbym w Tak, coś też wydarzyło. się, też, też, zdarzyło. się też, zdarzyło Tak, zdarzyły się też takie przypadki, przy czym często właśnie jest tak, że ktoś pisze Moja dziewczyna lub ta moja żona twierdzi, że jestem osobą narcystyczną, i tutaj jest pytanie, czy je, może ja mogę zaoferować psychoterapię i tak dalej. Mm -hmm. Bo jest, jest nacisk na to zewnątrz. Okej. Okay. A jest jakaś dominacja płci? Bo teraz pa, bardziej pani powiedziała o tym, że jakby więcej mężczyzn było. Ale też te matki narcystyczne się bardziej narzucają gdzieś tam z kultury. Są jakiekolwiek badania? Są i, i ta kwestia nie jest do końca rozstrzygnięta. W pewnym sensie wydawało się, że już jest rozstrzygnięta. Dzięki takiej dużej metaanalizie Grialwy, który... Wskazała no coś, co mi też zawsze wychodzi w badaniach, czyli że poziom narcyzmu, tak jak i pozostałych tych cech ciemnej twierdzy jest wyższy u mężczyzn, po prostu. Natomiast ostatnio słuchałam wystąpienia takiej badaczki z Londynu, a w się nazywa. W jej badaniach, w jej próbach się to nie potwierdza. Także mm. powiedziałabym, że ta sprawa jest nadal. Trochę otwartą. Mhm. A czy te potrzebę uznania u osoby z narcystycznym zaburzeniem osobowości da się zaspokoić? Na przykład przyjmiemy taką strategię, no dobra, to odpowiednia ilość pokłonów, 10 dziennie i już będzie OK. Czy to w ogóle jest zaspokajalne? Czy to jest taka cecha właśnie nieustannego pragnienia? To jest bardzo, bardzo, bardzo ciekawe pytanie. Absolutnie o tym nie myślałam nigdy. No to dobre do badań. Jakby co no dobre, oddaje to... pani copyright? <gry> Gdzieś tam Nie. tylko gwiazdkę, poproszę, żeby w rozmowie w Radiu Naukowym takie pytanie padło. To w takim razie porozmawiamy o samych badaniach, bo dużo się dowiedziałam o tym, co wiemy o narcystycznym zaburzeniu osobowości. Gdzieś tam przewijały się te wątki związane z tym, jak to jest badane, ale właśnie jak to robić w sposób wiarygodny, taki mierzalny, kiedy mamy do czynienia z, właśnie z emocjami, z uczuciami, to jak się to bada? Właśnie ankietami po prostu, to jest wiarygodne. To jest prawda. Bada się to no, ankietami czy kwestionariuszami. Zresztą, jeżeli chodzi o, nie wiem, większość tych osobowości, nie wiem, albo nawet zaburzeń przy przyjęciu do ośrodka psychiatrycznego, często dostajemy MMPI, nie? Które ma tam 550 pytań. Także to też jest wszystko metoda kwestionariuszowa. Tak, się takie kwestionariusze, czy one są na tyle sprytnie zrobione, żeby było widać, że ktoś kombinuje? Znaczy, już, już bardzo stare badania wykazywały, były takie już próby, gdzie było pytanie, czy człowiek zdrowy w ogóle mógłby zostać zakwalifikowany jako osoba chora i trafić do psychiatryka. No i to są już badania historyczne niemal, które mówią, że tak, oczywiście, oczywiście, że to się da zrobić. Wszystko jest dosyć, no, że tak powiem, oparte na subiektywnych ocenach i jakimś konsensusie społecznym, co jest nie wiem, uznawalnym, jakby akceptowalnym zachowaniem, co nie jest, nie? Jeśli chodzi o badania, no to takie badania naukowe, no co robimy, faktycznie mierzymy to kwestionariuszowo. Ja kiedyś rozmawiałam z moimi współpracownikami i były takie pomysły, jak badać narcyzm za pomocą, powiedzmy, behawioralnie sprawdzać zachowania jakby, nie? I tutaj były takie propozycje typu ile kto spędza czasu przed lustrem, pytać ludzi, ile spędzają czasu przed lustrem. No i chciałam powiedzieć, że to jest może i zabawna propozycja i może się wydawać powierzchownie, prawda? Natomiast yy, próżność jest tylko jakby jednym, jednym z aspektów narcyzmu. Można, yy, można być narcystycznym zupełnie nie będąc próżnym. Można się uważać za absolutną koszmarę, ale super wybitnie inteligentną, lub też, dajmy na to, wyjątkowo... Czysto moralnie. Czysto moralnie, tak. Mm -hmm. I wtedy takiego narcyzmu byśmy tym nie wychwycili. Już nie mówiąc o tym, że tak sobie pomyślałam A co z biednymi fryzjerami co, biednymi fryzjerkami? całą no, tą Tak, będzie. którzy muszą spędzać czas przed lustrem, a niekoniecznie są narcystyczni, nie? A jeśli chodzi o te kwestie ankiet, to czy to nie jest trochę frustrujące, że trudno jest złapać takie rzeczy bardzo tak wyraźnie i, i mierzalnie? Tak, na pewno to jest frustrujące. No, natomiast jeżeli chodzi o akurat narcyzm, to, to jest jakby cecha, która się przejawia w stosunku do, do siebie, jak gdyby w największym stopniu czyli w obrazie siebie. No, i, i na dzień dzisiejszy nie mamy nic lepszego, jeżeli chodzi o dotarcie do obrazu siebie, niż zapytanie tej osoby, mhm. jakby. Także nie mamy takich detektorów, które by, prawda, pozwoliły sprawdzić to bez wbrew czyjejś woli, lub też. A Ale mówiła Pani o tym, że jeśli chodzi o obrazowanie mózgu, to u psychopatów tam się pojawiło, że się zaświecił ośrodek tak. przyjemności. Czyli tutaj też to idzie, jakoś się wspomagają takie metody. Znaczy, oczywiście są, są badania dotyczące neuropsychologicznych markerów na narcyzmu, i tam oczywiście są różne interesujące wyniki dotyczące płata przedczołowego i, tak, i jakichś tam anomalii i ciekawostek. Natomiast z tego, co wiem, to nie jest tak na ten moment, że dałoby się zdiagnozować tak mhm. złożoną cechę. Bo to właściwie jest bardzo złożona cecha. Na podstawie czynności mózgu, tak po prostu. Myślę, że w przyszłości wszystko jest możliwe. To wszystko jest z perspektywy psychologii społecznej. I tak się zastanawiam, czy są jakieś uzasadnienia właśnie nie wiem, społeczne, ewolucyjne takich rzeczy jak narcyzm czy psychopatia. Bo mówi się o tym, że różne cechy osobowości są po to, żebyśmy pełnili różne funkcje w grupie, że ktoś jest bardziej opiekuńczy, ktoś jest bardziej właśnie tam odważny, ktoś taki, ktoś owaki, bardziej cierpliwy, ktoś szybszy, po to wszystko, żeby grupa funkcjonowała. A taki narcyzm, czy psychopatia, to jest też do czegoś może być potrzebne społecznie, czy to już jest anomalia właśnie? Absolutnie, zdecydowanie. Muszą być z tego jakieś korzyści. Słyszałam taką też prostą odpowiedź, że gdyby to było całkowicie dezadaptacyjne, to by tego nie było. Po prostu cała populacja, w populacji by to zanikło. Gdyby Nie, nie byłyby atrakcyjne takie osoby, na przykład tak, jako partnerzy, tak, tak, po tak. prostu. Mhm. A gdyby, gdyby istniały same koszty tego zjawiska i nie było żadnych korzyści. No natomiast oczywiście są korzyści i są też teorie dotyczące tego, jak, w jaki sposób to ma adaptacyjną funkcję. Jeżeli chodzi o na przykład psychopatię, to jest taka bardzo ciekawa teoria już badaczki z wszystkich kilkudziesięciu lat, Lindy Mili, bardzo takiej znanej badaczki w zakresie psychologii ewolucyjnej. I ona miała taką teorię, którą upraszczając, <laughs> można by określić jako teorię Gapowicza. Czyli powiedzmy, że w naszym społeczeństwie, gdzie wszyscy wchodzą do autobusu, kupują bilet, że tak powiem, płacą podatki, zachowują się w sposób korzystny, powiedzmy, dla innych zgodnie z umową społeczną, pracują i tak dalej, są też ludzie, którzy nie będą kasować tego biletu, czyli nie będą płacić tych podatków, nie będą. I to są właśnie osoby z wysokim poziomem psychopatii, jeśli chodzi o, o tę teorię Mili, to dot, dotyczyła na psychopatii. I ona mówiła, że ta cecha właśnie w ten sposób przetrwała że dzięki temu, że większość wykonuje tą pracę i stara działa według zasad określonych, niektórzy mogą, nabierając innych, będąc nieuczciwymi, przejechać się tym autobusem za darmo. Nie? Mhm. nie wiem, w jakim stopniu można by powiedzieć to samo o narcyzmie. Są też teorie nowsze, znacznie z 2011 roku, dotyczące właśnie narcyzmu i jego ewolucyjnych funkcji, one głównie mówią o tej atrakcyjności i o tym, że jest to jakby szczególnie przystosowawcze, jeśli chodzi o związki krótkoterminowe, czyli, że wysoki poziom narcyzmu sprawia, że taki człowiek może mieć bardzo wielu partnerów i być może, nie wiem, rozsiewać swoje geny. To no znowu do tych mężczyzn pasowało, tak, no. tak. a tutaj nie tak, wychodzi że... to do końca w mhm. badaniach. Ciekawe. Co prawda ta teoria miała tam jeszcze wiele innych takich bardziej kontrowersyjnych aspektów. Na przykład dotyczyła poziomu testosteronu, że nieprawda, osoby z wyższym poziomem narcyzmu powinny mieć po prostu wyższy poziom bazalnego testosteronu. Z tego co wiem, no na dzień dzisiejszy nie są to potwierdzone rzeczy. Nie ma hmm. dowodów na takie konkretnie zależności. Dużo jeszcze pytań. Jakie pani chce sobie postawić się przede wszystkim, pytania badawcze w najbliższym czasie, jako badaczka narcyzmu? Już na jedno już jesteśmy omówione, kwestia tak. zaspokojenia. Co jeszcze w planach? Z niechętnie dzielę się swoim okay, pomysłem głównie dlatego, dobrze. że ja się oczywiście bardzo chętnie przedstawię np. Na Narodowemu Centrum Unii Dobry <gry> z Dobre. propozycji najbliższego grantu. Dobra, Także... cofam w takim razie, ale czuję, że w takim razie jest jakiś na to dobry pomysł. To o co innego zapytam na koniec. Co po nią fascynuje w tym temacie? Bo on jest trochę mroczny, taki można powiedzieć nawet nieprzyjemny. No i co nie, jest to nieprzyjemne? Fajne. Może dlatego, że się skupiliśmy tutaj na tych negatywnych aspektach, ale nie mówiliśmy właściwie o tych największych korzyściach z narcyzmu, o tym właśnie, o tej charyzmie, o tym, że, będąc tak w przebojowym, że tak powiem, że jakaś dawka narcyzmu jest korzystna tak naprawdę, mm -hmm. że ciężej jest żyć, jeśli się tego w zupełnie nie ma, nie ciężej jest występować publicznie, gdziekolwiek, chociażby na konferencjach, jeśli się tego nie ma. I zawsze jakaś tam ilość tego jest korzystna. czy jest u pani też fascynacja wobec tych osób? Tak, tak, oczywiście, na pewno. Powiem szczerze, że mnie najbardziej fascynowało w tym temacie mm, kwestia funkcjonowania w grupach. Mhm. Fascynowało mnie to, że często w, w jakichś grupach rówieśniczych, nawet nie mówię o nastolatkach, ale nawet później, w jakiś dziwny sposób, i też na scenie wie, politycznej ogólnie, <laughs> często jest tak, że największą popularność zdobywają właśnie osoby najbardziej krzykliwe. Najbardziej e, aroganckie, nawet. Ja Zadawałam sobie pytanie, jak to jest, że ktoś po co na nich głosuje, że ktoś ich popiera i ktoś stara się i, 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 prawda, im, i, i stosuje ingresjasty w stosunku do nich, zaspokaja ich potrzeby i tak dalej. Dlaczego ludzie tego nie widzą? O, że tak mm -hmm. powiem. Też mi się wydawało, że świat powinien być tak zorganizowany trochę jak bajka, czyli tak, ciski i pokornego serca, dobrzy ludzie powinni mm -hmm. sobie być nagradzani, nie wiem, popularnością na przykład, czy sympatią. No, a świat jest bardziej złożony i okazuje się, że właśnie takie artystyczne osoby mm. często są popularne, w różnych zresztą. A ma pani empatię wobec tych osób? <laughs> Czy mam empatię? No, staram się mieć empatię do, w stosunku do wszystkich, natomiast ja osobiście nie, nie, nie przypadam nie? Tak, mm. i, kiedy spotkam kogoś y, mocno artystycznego, no to raczej jakoś tak się włącza mi się tryb, oglądania egzotycznego y, y, tego... Obiektu. Obiektu, tak. Dokładnie. Mhm. Także nie, nie jestem... Pytam kranką. panią, ale zaraz sama się też, że tak powiem, u zewnętrznie w tym, żeby nie było tutaj braku symetrii, bo tak mówiłyśmy, my, oni, to jakby to była właśnie jakaś inna mhm. cywilizacja i karciłam się za to wewnętrznie. Mówię, nie, tak być nie może, ja tutaj muszę pilnować, żeby nasza publiczność cała czuła się inside tutaj z nami, a wśród tych osób, wśród... Osób, które nas słuchają, przecież właśnie mogą być też takie osoby. I tak siedziałam, i się tak karciłam, i tak szukałam sobie tej empatii. I też mi coś średnio idzie, szczerze mówiąc. Ale może to jest adaptacyjne. Może się osoby bez tych go zaburzeń, o cechach, które są w normie, że tak powiem. Mam nadzieję, że tak jest u mnie, to się w ten sposób chronią. Bardzo możliwe. Bardzo, bardzo możliwe. Ale teraz się wystraszyłam, wie pani. No bo proszę tak na mnie spojrzeć. Robię podcast duży całkiem, nie? Siedzę przed tym mikrofonem ciągle, pracuję w mediach, muszę sobie robić zdjęcia, lubię te wszystkie lajeczki, lubię te maile, jakie przychodzą mówią, o pani Karolina, super pani jest. I tego też bardzo potrzebuję. Więc może jednak mam to trochę ciut wyżej, może ludzie mediów muszą mieć trochę wyżej, żeby funkcjonować w ten sposób. Tak, tak, coś, coś w tym jest. Są też, są też takie dane dotyczące tego właśnie w. Jak to nasilenie narcyzmu wygląda w, w zależności od zajmowanego stanowiska czy zawodu? Aktorzy. Tu tak, prawda, to wszystko, aktorzy, no. media, polityka też. No i szczerze mówiąc, akademia również, w sensie uczelnie. To są miejsca, gdzie, gdzie poziom narcyzmu jest wyższy niż i w innych miejscach. Jakby co? Chętnie się zgłoszę na badania. Mogę być obiektem, gdyby była taka potrzeba. <laughs> bardzo Pani dziękuję za rozmowę. Pani doktor Habilitowana Anna Czarna, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, Instytut Psychologii Stosowanej. Dziękuję Pani bardzo. Dziękuję serdecznie. Radio naukowe. Bardzo dziękuję za uwagę. Tradycyjnie jestem szalenie ciekawa, czy w waszym otoczeniu są osoby z przesadnym, nazwijmy to, poziomem narcyzmu. Może sami dostrzegliście, Siebie w tej rozmowie. Dajcie znać, czytam wszystkie komentarze. Kolejny odcinek będzie odcinkiem specjalnym, szczególnie gorąco na niego zapraszam, dlatego że będę miała współprowadzącego. Pan Michał Mięsikowski zwyciężył w aukcji na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, na której licytowane było przygotowanie i prowadzenie wspólnie odcinka Radia Naukowego. Doszło do tej sytuacji, nagraliśmy program w Toruniu. Numer 142 to to właśnie będzie ten odcinek. Rzecz będzie dotyczyła spraw biologicznych. Polecam już teraz, a tymczasem do usłyszenia. To był podcast Radio Naukowe. Więcej znajdziesz na stronie radionaukowe.pl oraz na profilach na Facebooku i Instagramie. Bądźmy w kontakcie. Dobrego dnia.